Cześć. Wyobraź sobie spektakl na podstawie najsłynniejszego dramatu Antoniego Czechowa, który dzieje się w Polsce. Wyobraź sobie muzykę płynącą z instrumentów i tancerzy na ławce. Wyobraź sobie, że jego akcja toczy się między starymi domami, pośród wiśni i jabłonek. Zachodzi słońce, zapalamy światło reflektorów i zaczynamy opowiadać o ludziach, marzeniach, wspomnieniach i sentymentach. Właśnie taki spektakl powstaje teraz na jednym z ostatnich drewnianych skrawków Białego Stołu. Przy ulicy Grunwaldzkiej odnaleźliśmy nasz wiśniowy stół. Niestety nie udało nam się otrzymać dodatkowego dofinansowania, które jest nam niezbędne do kończenia pracy nad spektaklem. Tak. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. Chodzi o to, żeby parę groszy na wiśniowy sad. Ratujcie wiśniowy sad. To jeszcze jestem ja, Dominik, ten z trąbką. Nie mam mnie na filmie, bo akurat wyjechałem uczyć się aktorstwa ze znanymi ludźmi z telewizji i z filmu. No, także ja też jestem i pozdrawiam.